Małgorzata Broszewska-Palenik, zapraszam na podsumowanie tygodnia w Krakowie. Jest projekt budżetu Krakowa na przyszły rok. Wydatki miasta sięgną prawie 5,5 miliarda złotych. To o prawie 12% więcej niż w tym roku i najwięcej w historii miasta. Wzrosną także dochody i wyniosą ponad 5 miliardów 100 milionów złotych. Najwięcej środków miasto przeznaczy na oświatę, transport i łączność, a także na pomoc społeczną. Budżet jest rekordowy pod względem wielkości i pod względem przeznaczenia na inwestycje. Są to inwestycje i strategiczne, i programowe. Strategiczne są te duże inwestycje typu Tamigołomska 29 listopada, Kocmyrzowska. A z inwestycji programowych to są takie inwestycje, które służą poprawie komfortu mieszkańców. 60 zadań inwestycyjnych powinny być realizowane. To przede wszystkim uruchomienie ulicy Basztowej, które powinno nastąpić na przełomie roku. Powinniśmy rozpocząć i zakończyć przebudowę ulicy Krakowskiej. Najprawdopodobniej rozpoczniemy przebudowę ulicy Królewskiej i Aleja Solidarności na odcinku Plac Centralny, ulica Bulwarowa, czyli węzeł przyszłej drogi S7. Jeżeli chodzi o ulice i drogi, to powinniśmy uzyskać dostępność komunikacyjną dla dwujezdniowej ulicy Igołomskiej od granicy miasta do węzła Igołomska-Ptaszyckiego, a więc połączenie z S7, rozpoczęcie ulicy Kocmyrzowskiej, rozpoczęcie 29 listopada, zakończenie ulicy Myślenickiej i mocne zaangażowanie ulicy Krzyżańskiego. Rozpoczniemy budowę czy przebudowę węzła przesiadkowego Bronowice. To nowość w zakresie budowy parkingu Park and Ride. Parking na istniejącym, niezagospodarowanym placu koło Hutnika. W tym roku chcemy oddać do eksploatacji Kurdwanów i Nowy Bieżanów. W przyszłym roku realizujemy i oddamy do eksploatacji Mały Płaszów. Przewidujemy, że do roku 2020 powstanie 60 km nowych ścieżek rowerowych. Przyszły rok zapowiada się bardzo zielono w Krakowie. Na inwestycje w miejskie parki, Duchacki Zakrzówek Reduta czy Ogrody Płaszów, Zarząd Zieleni Miejskiej przeznaczy 130 milionów złotych. Będzie to utrzymanie bieżące zieleni, utrzymanie lasów, zwiększanie lesistości. Będą to oczywiście inwestycje miejskie w zakresie zieleni, tworzenie nowych parków, rewitalizacja parków istniejących, remonty alejek parkowych, wymiana elementów małej architektury oraz oczywiście dziesiątki tysięcy nowych nasadzeń, krzewów w pasach drogowych, na skwerach, zieleńcach, kolejne hektary łąk kwietnych na terenie miasta. Kombatanci, przedstawiciele miasta, architekci i aktywiści wzięli udział w dyskusji na temat budowy w Krakowie pomnika Armii Krajowej. Prezydent Jacek Majchrowski zwołał spotkanie po tym, jak zaczęły się pojawiać głosy sprzeciwu co do formy i lokalizacji pomnika. Zdaniem aktywistów zaburzy on przestrzeń pod Wawelem i odbierze część rekreacyjną spacerowiczom. Nasze pokolenie jest pokoleniem odchodzącym. Dajcie nam obejrzeć jeszcze ten pomnik. Ja przysięgę, a kostro składałem w listopadzie 1942 roku. Wobec tego w tej chwili mam 93 lata i z ubolewaniem widzę, co się dzieje. To jest straszna sprawa, że rzecz, która została przez wszystkich zatwierdzona, akceptowana, w tej chwili jest ruszana. Proszę przyjąć do wiadomości, że kamień węgielny, który Wojsko Polskie zbudowało, jest tam złożona ziemia z pól bitewnych całej Polski. Wokół Wawelu mamy już kilka tego typu przestrzeni. Mamy przestrzeń placu z Krzyżem Katyńskim, które oczywiście jest potrzebne. Takie przestrzenie są potrzebne, ale one nie mogą stanowić wyłącznej przestrzeni w okolicy Wawelu. Także dlatego, że w tej okolicy mieszkają ludzie. To jest jedyna przestrzeń zielona dla mieszkańców Stradomia. Kraków nie może być samotną wyspą w walce ze smogiem. Tak zapewniają przedstawiciele 14 gmin stowarzyszonych w metropolii krakowskiej. I przekonują, że dzięki wspólnym działaniom można efektywniej walczyć z zanieczyszczonym powietrzem. Na początku sezonu grzewczego przeszliśmy szereg szkoleń. Nasza Straż Miejska uczyła się od Straży Miejskiej Krakowa, a także nasi urzędnicy uczyli się od urzędników krakowskich, jakie mieć podstawy prawne do tego, żeby skutecznie walczyć z niską emisją. Staramy się kontrolować jakość tego, co ludzie palą w piecach. Z drugiej strony jest to edukacja. Na różnej płaszczyźnie akcje edukacyjne z młodzieżą, a z trzeciej strony jest to informacja o zagrożeniach. Gmina Zabierzów już od kilku lat czynnie bierze udział, pomagając mieszkańcom w wymianie palenisk.
chwili obecnej 270 to na pewno z tego, co gmina i urząd dofinansował. Walczymy w taki bardzo pozytywny sposób o to, żeby poprawić jakość powietrza, bo nigdy ten problem nie jest jednoznaczny. Bardzo często dotyczy ludzi, którzy po prostu nie mają środków czy ubóstwa energetycznego. Bardzo często dotyczy braku świadomości, bo dlatego trzeba z mieszkańcami rozmawiać, trzeba rozmawiać z gminami i widać, że ten efekt jest pozytywny i jesteśmy razem w walce o czyste powietrze. Cztery lokalizacje i cztery sceny. Rynek Główny, Tauron Arena Kraków, Rynek Podgórski i Nowochódzka Aleja Róż. To będą najbardziej roztańczone i rozśpiewane miejsca w Krakowie podczas tegorocznego Sylwestra. A na scenach Kasia Moś, Natalia Nykielbowska czy Boba Jazz Band. Wstęp na wszystkie imprezy sylwestrowe jest bezpłatny. W tym roku cztery sceny. Sylwestra będziemy się bawić jak zwykle na Rynku Głównym, będziemy się bawić w Nowej Hucie na Alei Róż, będziemy się bawić na Rynku Podgórskim i zupełnie nowa scena, Tauron Arena. Na której będzie mogło się bawić 4000 osób za wejściówkami, bezpłatnymi wejściówkami, które będzie można odebrać. No to oczywiście kolejne wielkie, wyjątkowe wydarzenie. Jeszcze nie było u nas Sylwestra, więc mamy nadzieję, że mieszkańcy stawią się u nas tłumnie i będą się bardzo dobrze bawić. Rozbudowa siedziby przy ulicy Świętego Wawrzyńca, modernizacja i adaptacja zabytkowego hangaru lotniczego oraz zimowy ogród doświadczeń. To trzy duże inwestycje, które w najbliższych latach czekają Muzeum Inżynierii Miejskiej. Ta metamorfoza obejmie wszystkie obszary, a także nowe obszary działania muzeum. Na początek równa siedziba Wawrzyńca. Budynek Hala D jest podpiwniczona piwnicami około 1,5 metra i stąd pojawił się pomysł, że być może warto rozbudować podziemia. 3000 metrów dodatkowych, ciekawa wystawa. Mam nadzieję, że zdołamy za pomocą tej wystawy opowiedzieć o historii inżynierii. Powstał pomysł ogrodu zimowego. Będziemy mogli opowiedzieć o lawinach śniegowych, o skoczniach, o tafli lodu, o efekcie cieplarnianym. Także będziemy budować iglo z elementów lodowych. Także myślę, że będzie sporo atrakcji zimowych. Hangar Stelesawickiego jestem zapomnianym trochę miejscem poprzemysłowym. Staramy się tak naprawdę oddać go mieszkańcom. Plac Apelowy, miejsca egzekucji, baraki mieszkalne i warsztaty. To miejsca najważniejsze dla historii obozu KL Plaszów, które można oglądać na plenerowej wystawie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Ekspozycja w postaci 19 tablic prezentowana jest na terenie poobozowym. Przystąpiliśmy do odtwarzania prawdziwego kształtu tego terenu i po tych pracach, które trwały od ubiegłego roku, mamy możliwość zaprezentowania niektórych z tych obiektów. A ponadto chcemy także pokazać wystawę planszową, która będzie obrazowała nam topografię tego terenu. Konstrukcja jest podobna dla każdej z plansz. Bazą jest historyczne zdjęcie wykonane przez funkcjonariusza lub pracownika firmy niemieckiej działającej na terenie obozu. I z tego tła nasza graficzka Monika Bielak wydobyła przy pomocy dyskretnego koloru sepi albo postaci ludzkie, albo budynki, do których odnosi się opis na danej planszy. Każdej planszy towarzyszy krótki opis historyczny i, co jest najważniejsze, fragment relacji świadka złożonej po wojnie. Niezwykle ważnym etapem było także uzyskanie dostępu do Szarego Domu. To jest tak naprawdę niemal jedyny obiekt w całości zachowany z czasów istnienia tego obozu i program konserwatorski dla tego budynku, a potem jego zagospodarowania, to jest jakby z mojego punktu widzenia bez wątpienia zadanie numer jeden. Choć zima już trochę nas postraszyła, nie zagościła jeszcze na dobre w Krakowie, ale służby miejskie są już gotowe, by nie dać się zaskoczyć. Na ten sezon zimowy przewidzieliśmy 246 różnego rodzaju jednostek sprzętowych. Jest to 56 dużych solarek, 57 jednostek do oczyszczania ulic. W sumie w tym roku jest tych jednostek więcej o dwie. Mamy zabezpieczone 15 tysięcy ton soli, około 3 tysięcy ton piasku, 1500 ton mieszanki. No jest to ilość, która na ten moment zabezpiecza w pełni miasto Kraków. Jak widzimy, że na przykład z prognozy wynika, że idzie opad w naszą stronę. My jesteśmy w stanie podjąć odpowiednie kroki dużo wcześniej, zadysponować odpowiednią ilość tych samochodów, żeby one już jakby zaczęły pracę, zanim ten opad się zacznie.
Święty Maksymilian Maria Kolbe został patronem zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie. To ważne wydarzenie w historii szkoły, bo na swojego patrona czekała ponad pół wieku. Święty Maksymilian Maria Kolbe to był człowiek, który wyprzedzał swój czas. Nie tylko jakby skupił się na posłudze duchownej, ale także był to człowiek bardzo przedsiębiorczy, bardzo, można powiedzieć, nowoczesny. Dla dzisiejszego młodego człowieka jest to także wzór do naśladowania. Szkoła jest naprawdę wspaniała. Tak naprawdę wszystko można po niej robić. Czy to dietetyka, czy to jakieś zarządzanie zakładami gastronomicznymi. Świetnie wyposażona, świetnie przystosowana do naszych zawodów, także myślę, że zajęcia praktyczne, które tutaj odbywamy, ponieważ mamy w tygodniu dwa dni zajęć praktycznych, gdzie gotujemy stricte na pracowni, no odbywa się to naprawdę na wysokim poziomie, więc sprzęt, jaki tutaj dostaliśmy, i to wszystko bardzo nam pomaga i ułatwia tą pracę. W szpitalu specjalistycznym imienia Stefana Żeromskiego do użytku pacjentów zostały oddane komfortowo wyposażone poczekalnie szpitalnego oddziału ratunkowego oraz poczekalnia dla lekarzy specjalistów. Meble i wyposażenie zakupiono z pieniędzy budżetu obywatelskiego. Teraz wygodnie, przynajmniej jak jest to długie oczekiwanie na lekarza, to przynajmniej miękko się siedzi i wygodnie. Lepszy komfort? Lepszy zdecydowanie niż te krzesła wcześniej. Jak byłem pierwszy raz, to nie było tych foteli, a za drugim razem, jak już byłem, to już była zmiana. Jest lepiej niż było. Dobrze, że ktoś o tym pomyślał. Siedzi się wygodnie, jak się siedzi długo, to można posiedzieć. Pomysł znakomity. Przede wszystkim została zainstalowana klimatyzacja w poczekalni, gdzie było duszno, brak przewiewu i rzeczywiście tam wytrzymać było co najmniej ciężko. I oczywiście wygodne siedzenia to jest druga część, że tak powiem, tego projektu. 10 tysięcy roślin doniczkowych trafiło do Krakowian. W domach i mieszkaniach już poprawiają jakość powietrza. Dwudniowa akcja cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że jeszcze w tym roku zostanie powtórzona. Chciałabym dostać super roślinkę do mojego mieszkania. Będę ją podlewać, będę o nią dbała i będę się cieszyła jej widokiem. Myślę, że nie każdy poszedłby do sklepu, kupił sobie kwiatek, a tak to trochę się zazieleni jednak w naszych domach. Ustawię w mieszkaniu, żeby oczyszczało atmosferę. No myślę, że ludzie się integrują, zwracana jest uwaga na zanieczyszczenie powietrza i na poprawę tej sytuacji. Będę trzymać w domu na oknie, na parapecie i dbać o niego. Bardzo miło, że taka akcja jest, bo na pewno każdy lubi kwiatki w domu mieć. Jesteśmy zaskoczeni bardzo pozytywnie, ponieważ bardzo duże grono osób przyszło z samego rana, także bardzo się cieszymy i liczymy, że taka frekwencja się utrzyma. Chciałabym, żeby przyzdobiły moje mieszkanie i też, żeby oczyściły powietrze, bo to jest bardzo ważne. Uwielbiam skrzydłokwiat, także chciałabym go. Skrzydłokwiat to ma dobre znaczenie dla oczyszczania powietrza. Może to trochę spowoduje refleksji ludzi, którzy palą śmieciami czy jakimiś odpadami. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Na kolejne wydanie informacji zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.